No, witam wszystkich z tego miejsca. Nie jest za głośno troszkę, tak by troszeczkę przyciszyć? Nie? Dobrze? Okay. To ja za głośno słyszę. Okej. Okay. Kiedy czytamy Ewangelię, natykamy się co pewien czas na takie sytuacje, w których Pan Jezus zabrania mówić, prawda? Pan Jezus czyni na ogół coś ważnego, wydawałoby się coś doniosłego, coś cudownego, po czym zabrania o tego rozpowiadać, zabrania o tym mówić. Nie wiem, zastanawialiście się kiedyś, dlaczego Pan Jezus tak dziwnie czasami się zachowywał? I głos z nieba rozległ się. Obejrzymy sobie te miejsca, także otworzymy sobie, zaczniemy od Ewangelii Mateusza. Jest kilka tych miejsc. Pierwsze znajduje się w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale. Niektóre z nich są opisane w kilku Ewangeliach. Przeczytam 8 rozdział od 1 do 4. Gdy Jezus zszedł z góry, ruszyły za Nim rzesze ludzi. Wówczas podszedł do Niego trędowaty, pokłonił Mu się i powiedział: Panie, gdybyś tylko zechciał, mógłbyś mnie oczyścić. Na te słowa Jezus wyciągnął rękę, dotknął go i oznajmił: chcę, bądź oczyszczony. I trąd natychmiast ustąpił. Pamiętaj, powiedział Jezus, nie mów o tym nikomu, lecz idź, pokaż się kapłanowi i tak jak nakazał Mojżesz, złóż ofiarę za swoje oczyszczenie. Niech to będzie dla nich świadectwem. W innej Ewangelii przeczytamy, że ten trędowaty nie posłuchał Pana Jezusa i rozgłosił to, co się stało. I nie wiem, czy ostatecznie dotarł tam do tego kapłana, czy nie dotarł, tego już Ewangelie nie wspominają. Ale widzimy tutaj Pana Jezusa, który z jakichś powodów zabrania rozpowiadać o tym, że nie życzy sobie, żeby ta rzecz była taka jakby oznajmiona wszem i wobec. Mogę tu przy okazji dodać, że uzdrowienie człowieka z trądu było dla Żydów jednym z tak zwanych cudów mesjańskich. Tam było kilka takich cudów, w których oni byli przekonani, że Mesjasz będzie właśnie dokonywał tych cudów. Jednym z nich właśnie było uzdrowienie trędowatego, było przywrócenie wzroku, komuś to się ślepy urodził i tak dalej. Żydzi wierzyli, że takie znaki będą towarzyszyć Mesjaszowi. I tutaj Pan Jezus jakby poleca temu uzdrowionemu człowiekowi, że ma się udać do kapłanów. Być może to był pierwszy człowiek w historii, który przyszedł do kapłanów, mówiąc, że jest uzdrowiony z trądu. No może nie pierwszy, bo wiemy, że jeszcze Naaman był uzdrowiony z trądu. Ale w każdym razie nie było to z pewnością powszechne, że ludzie byli uzdrawiani z trądu, raczej nie byli uzdrawiani. Natomiast tutaj wydarzył się taki cud i pierwsze, co miał się o tym dowiedzieć kapłan, który powinien zrozumieć, co ta historia oznacza. No, natomiast ten człowiek nie do końca posłuchał Pana Jezusa. W innej Ewangelii jest napisane, że on rozgłosił tę rzecz. Okej, następny fragment to ta sama Ewangelia, 9 rozdział, przeczytam od 27. Gdy Jezus stamtąd odchodził, ruszyli za Nim dwaj niewidomi. Wołali oni: Synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Kiedy wszedł do domu, niewidomi podeszli bliżej. Czy wierzycie, że jestem w stanie to uczynić? Zapytał ich Jezus. Tak, Panie, odpowiedzieli. Wtedy dotknął ich oczu, mówiąc: niech się wam stanie według waszej wiary. I ich oczy zostały otwarte. Jezus zaś nakazał im surowo: pamiętajcie, niech nikt się o tym nie dowie. Oni jednak po wyjściu rozpowiedzieli o nim po całej okolicy.
I znowu widzimy, Pan Jezus surowo przykazuje. No i ludzie i tak robią swoje. To trochę pokazuje, jacy jesteśmy, prawda? Pan Jezus coś mówi, a my i tak robimy po swojemu i wydaje nam się, że robimy mu przysługę w ten sposób, tak? Okej. Kolejny fragment mamy w 17 rozdziale. Nie, jeszcze wcześniej, w 16. W 16 mamy sytuację, kiedy Piotr otrzymuje objawienie od Boga Ojca w niebie, kim jest Jezus. I na pytanie Jezusa, za kogo mnie uważacie, Piotr trafnie odpowiada zgodnie z prawdą, tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego. I Pan Jezus mówi na koniec, potem polecił uczniom z całą stanowczością, aby nikomu nie mówili, że On jest Chrystusem. A więc polecenie wyraźne, z całą stanowczością. Nie mówcie o tym nikomu. Na razie o tym nikomu nie mówcie. Ok, teraz 17 rozdział, 9 werset. To jest sytuacja, kiedy Pan Jezus wziął swoich kilku uczniów i wszedł z nimi na górę, tam się przed nimi przemienił. Zobaczyli Eliasza i Mojżesza, usłyszeli głos z nieba mówiący: to jest mój ukochany syn, źródło mojej radości, słuchajcie go. I kiedy wracali już z tego niesamowitego wydarzenia, czytamy tak. W drodze powrotnej z góry Jezus im polecił, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, nikomu nie mówcie o tym widzeniu. I tu mamy pierwszą taką wskazówkę, dlaczego Jezus o pewnych rzeczach zabraniał mówić, dopóki Syn Człowieczy nie zmartwychwstanie, więc dopóki nie dopełni się misja Jezusa, dopóki nie wykona wszystkiego, z czym Ojciec Go posłał na świat, a więc nie zostanie ukrzyżowany, nie umrze, nie zmartwychwstanie, mają nikomu nie mówić, że usłyszeli od Ojca w niebie, kim jest ten człowiek, z którym mają do czynienia. Zastanawiałem się, dlaczego. I otóż wydaje mi się, że Pan Jezus nie chciał, aby ktokolwiek dowiedział się o Jego prawdziwej tożsamości i o tym, kim On jest, z ust drugiego człowieka, jako po prostu jedną z wielu informacji, które się dowiadujemy. Na przykład, wiecie, tak jak na przykład, kto jest królem w Izraelu w tym czasie? No, Herod jest królem. A kim jest Jezus? No, jest Synem Bożym. Nie? To jest taka jedna z wielu informacji, która może nie wywołać żadnej reakcji. Poza tym Piotrowi objawił to, kim jest Jezus, objawił to Duch Święty. Tak? Objawił to Ojciec z nieba, ale oczywiście za pośrednictwem Ducha Świętego. I tylko dlatego Piotr mógł tak powiedzieć, prawda? Jezus mówi, że no, nie ty wymyśliłeś, to nie wpadłeś na to, jakoś logicznie dedukując, nie odkryłeś tej prawdy, tylko mój Ojciec osobiście objawił ci tą prawdę. I oczywiście zrobił to poprzez Ducha Świętego. I jestem przekonany, że dlatego Pan Jezus zabraniał uczniom mówić o tym, kim On jest, do momentu zmartwychwstania,
w domyśle do momentu, kiedy wstąpi do nieba i w jego miejsce zostanie tutaj zesłany Duch Święty, po to, żeby to Duch Święty mógł ludziom objawiać, z kim mają do czynienia, tak? W kogo mogą uwierzyć, kto może ich uratować. To Duch Święty powinien tobie osobiście to objawić, bo tylko wtedy ta informacja ma moc, aby cię zmienić. Tylko wtedy ona rzeczywiście wykona swoją pracę, kiedy to będzie działanie Ducha Świętego, a nie człowieka, który ci po prostu przekaże suchy fakt. I oczywiście żyjemy w czasie, kiedy Duch Święty już jest na świecie, kiedy Duch Święty działa w ludziach wierzących. I teraz, kiedy ty komuś powiesz, kim jest Jezus Chrystus i jest w tym wszystkim Duch Święty, to te słowa mogą kogoś faktycznie obudzić do życia. Tak? Bez Ducha Świętego jest to niemożliwe. Bez Ducha Świętego będzie to tylko jakiś fakt, jeden z wielu, który sobie przyswajamy przez całe życie. Ok, przejdźmy teraz do Ewangelii Marka, pierwszy rozdział Ewangelii Marka. ...1:34 przeczytam. Wtedy Jezus uzdrowił wielu dotkniętych różnymi chorobami, wyrzucił wiele demonów, nakazywał im jednak milczeć, gdyż wiedziały, kim On jest. I tu mamy dokładnie taką samą sytuację. Demony wiedzą, kim jest Jezus, przecież one Go doskonale znają. Przecież kiedyś, kiedy jeszcze nie były demonami, tylko były aniołami w niebie, doskonale znały Jezusa Chrystusa. Przez Niego powstały, dzięki Niemu i dla Niego powstały. Zostały stworzone. Po czym, kiedy zbuntowały się i razem z szatanem zostały wyrzucone z nieba, świadomość, kim jest Jezus, w nich przecież pozostała. Ale Jezus nie chce, żeby ludzie dowiedzieli się, kim On jest z ust demonów. Nie chce, żeby ludzie tą informację otrzymali z nadnaturalnego źródła, ale demonicznego. Dlatego zabrania im mówić i muszą go słuchać. Kolejny fragment w tej samym rozdziale, tej samej Ewangelii. I znów jest trendowaty, prawdopodobnie to jest ta sama historia, która jest opisana w Mateuszu. Jezus pełen współczucia wyciągnął rękę, dotknął się go i powiedział: chcę, bądź oczyszczony. W tej chwili zszedł z niego trąd i stał się czysty. I zaraz odesłał go z takim surowym zakazem: pamiętaj, nikomu nic nie mów, ale idź, pokaż się kapłanowi i złóż za swoje oczyszczenie ofiarę nakazaną przez Mojżesza, niech to będzie dla nich świadectwem. Ten jednak, gdy odszedł, zaczął rozgłaszać, rozpowiadać o tym, co zaszło. Także Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz musiał przebywać na zewnątrz, w odludnych miejscach. Wcześniej Jezus mówi o swoich planach swoim uczniom. Mówi tak. Wtedy im powiedział: chodźmy gdzieś indziej, do okolicznych miasteczek, aby mi tam mógł głosić dobrą nowinę, gdyż po to przyszedłem. Chodził więc, głosił ją w ich synagogach po całej Galilei i wypędzał demona. Więc Jezus miał pewien plan. Miał plan taki, żeby chodzi do miasta, wchodzi do synagogi, gdzie pobożni Żydzi się zgromadzali, czyli w konkretnym celu się tam zgromadzali. I Jezus też miał taki plan. On chciał iść do synagogi, do miejsca, gdzie są ludzie gotowi słuchać o Bożych sprawach. I taki był ten plan. Natomiast tutaj z powodu nieposłuszeństwa człowieka Jezus nie mógł zrealizować swojego planu. Musiał pozostać gdzieś na odludnym miejscu. Oczywiście tam tłum ludzi zaraz się o tym dowiedział i przyszedł. Tylko że Jezus miał plan, chciał głosić dobrą nowinę, bo po to przyszedł. Natomiast ludzie mieli swój plan. Chcieli być uzdrowieni.
chcieli być uwolnieni. Ludzie chcieli doświadczyć tu i teraz, prawda, jakiegoś polepszenia swojego bytu. I oczywiście tłumnie tam zwalili się do Jezusa. No, Jezus oczywiście zdjęty współczuciem uzdrawiał, uwalniał, ale nie miał możliwości zrealizować swojego planu, bo ludzie mieli swój. Więc rozumiem to tak, że Pan Jezus, jego głównym celem nie było to, żeby ludziom, którzy go słuchają, polepszyło się w życiu, żeby odeszli uzdrowieni, żeby odeszli uwolnieni. To nie było jego głównym celem. Jego głównym celem było głoszenie Królestwa Bożego, głoszenie dobrej nowiny. Natomiast ludzie, patrząc krótkowzrocznie, oczekiwali tylko i wyłącznie, żeby ich po prostu uzdrowił. I Pan Jezus to zrobił, bo Pan Jezus jest kochającym Bogiem i nikogo nie zostawi w jego chorobie czy w jakimś zniewoleniu. Natomiast mam wrażenie, że w tych wszystkich sytuacjach Pan Jezus nie chce, żeby ludzie tylko wyłącznie z tego powodu do Niego się garnęli, że mogą zostać uzdrowieni. Dlatego próbuję jakby powstrzymać tych ludzi, którzy doznali tego cudu w swoim życiu, żeby jakby nie przedstawiać go tylko z takiego jednostronnego jakby punktu widzenia. O, przyszedł uzdrowiciel, przyszedł taki gość, możecie skorzystajcie, za darmo to robi, skuteczny jest. No i wiadomo, ludziom wiele nie potrzeba, prawda? I tłumy ludzi otaczały Jezusa. To, że ci ludzie nie byli zainteresowani za bardzo tym, co Jezus mówi, a tylko tym, co jest w stanie zrobić, pokazują takie fragmenty, które jakby pokazują, że ludzie dotąd ubóstwiali Jezusa, dopóki ich karmił za darmo, dopóki ich za darmo leczył, to byli nim zachwyceni. Natomiast kiedy zdarzyło mu się powiedzieć trudne słowa, których nie potrafili jakoś zrozumieć, to bardzo szybko dziękowali mu i już nie mieli ochoty go słuchać. Więc widać, że te motywacje były bardzo płytkie. To było tylko chęć polepszenia sobie tu i teraz. Przejdźmy do kolejnego fragmentu. W 7 rozdziale Ewangelii Marka. Oto przyprowadzili mu głuchoniemego z prośbą, aby położył na niego rękę. On zaś wziął go na stronę, z dala od tłumu, włożył swoje palce w jego uszy, splunął, dotknął jego języka, po czym spojrzał w niebo, westchnął i powiedział do niego: Efata, to znaczy otwórz się. I natychmiast otworzyły się jego uszy, rozwiązały się więzy jego języka, zaczął poprawnie mówić. Wtedy z naciskiem nakazał im milczenie w tej sprawie. Ale im bardziej im nakazywał, tym szerzej oni to rozgłaszali. Nie mogli przy tym wyjść z podziwu, mówiąc: sprawia, że wszystko zmienia się na dobre. Nawet głuchym przywraca słuch, a niemym mowę. No i tu znowu widzimy ludzi zachwyconych działaniem Jezusa. No dobrze wszystko robi, nie? Fajnie było mieć takiego króla. Nawet czytamy, że w pewnym momencie chcieli obwołać go królem, bo świetny taki król, który wszystko zmienia na dobre. W tych historiach widzimy też jedną taką powtarzającą się rzecz, która myślę, że też ma znaczenie. Jezus tych zainteresowanych uzdrowieniem, akurat w tych historiach, które przeczytałem, odprowadza gdzieś na bok albo gdzieś jest z nimi sam na sam.
A więc można, i albo oni sami przychodzą do Jezusa, albo ktoś ich przyprowadza, ale kiedy ktoś ich przyprowadza, Jezus bierze na stronę, tak jak w tym przypadku, bo chce być z tym kimś sam na sam. I to jest, myślę, też ważne w tych historiach, że Pan Jezus, jeżeli już ktoś do Niego przyszedł, Pan Jezus chce z Nim być tak intymnie sam na sam. Pan Jezus nie jest zainteresowany tym, żeby na oczach tłumów dokonywać tych cudów, żeby Go ludzie podziwiali z tego powodu. Pan Jezus jest zainteresowany tym człowiekiem, który do Niego przyszedł i on gdzieś chce być z Nim sam na sam. I rozmawia z tym człowiekiem. I coś mu mówi. Jak przeczytaliśmy, no nie wiem, czy słabo słyszeli ci ludzie. No ten akurat był uzdrowiony z głuchoty, więc na pewno dobrze już słyszał. A mimo wszystko no ciężko im było jakoś posłuchać Pana Jezusa. Ale zobaczcie, że każdy z nich ma z Nim indywidualne spotkanie. Ma taką chwilę, w której Pan Jezus jest z Nim sam na sam. Uzdrawia Go, coś do Niego mówi, coś Mu radzi. I chyba na tym Panu Jezusowi zależy, żebyś miał z Nim takie po prostu spotkanie, takie sam na sam. Nawet jeżeli ktoś cię do Jezusa przyprowadzi w ten sposób, że ktoś ci powie, co masz zrobić, ktoś ci opowie Ewangelię, to Pan Jezus i tak chce się z tobą indywidualnie spotkać i właściwie bez takiego spotkania nie ma mowy o żadnym dalszym ciągu. Nawet jeżeli doznasz jakiejś pomocy od Jezusa, nawet jeżeli zostaniesz uzdrowiony, to i tak takie indywidualne spotkanie z Jezusem jest konieczne. Bez tego to będziesz tylko chrześcijaninem, który powiela jakieś zasłyszane schematy, który nie ma własnej wiary opartej na osobistym spotkaniu ze Zbawicielem, tylko ma jakiś rodzaj wiary, który po prostu przejął od kogoś i tak po prostu sobie żyje jakby nie swoją wiarą, nie swoimi doświadczeniami. My bardzo często skupiamy się i jakby tak nam się wydaje, że to jest właściwe, że ludzie mówią świadectwa, opowiadają o tym, jak Bóg zadziałał w ich życiu, a im bardziej takie te świadectwa są takie wspaniałe, takie jakieś, wiecie, im mocniejsze, tym nam się wydaje, że powinny bardziej przemówić do słuchających, prawda? Więc jakby tych, którzy mają takie mocne świadectwa, tak się promuje, że słuchaj, no ty byłeś na przykład, nie wiem, w więzieniu, a Bóg cię uwolnił, zbawił cię, przemienił, nie? Jakby promujemy takich ludzi, którzy mają takie mocne świadectwa, bo wydaje nam się, że właśnie takie świadectwo jest potrzebne i jak ludzie usłyszą coś takiego, to się zaraz do Jezusa nawrócą. I czasami wydaje nam się, że to odnosi efekt, bo faktycznie wiele ludzi poruszonych jest takim mocnym świadectwem. Tylko w dłuższym okresie czasu, kiedy emocje opadają, okazuje się, że niewielu tak naprawdę za Jezusem rzeczywiście poszło, że zadziałały emocje, zadziałał jakiś podziw, tak jak u tych ludzi, prawda? Tłumy otaczały Jezusa, tłumy widziały Jego działanie, były pełne podziwu, natomiast no, ostatecznie większość z nich odeszła i nie chciała słuchać Pana Jezusa.
Czy faktycznie głoszenie Ewangelii musi być związane z jakimś mocnym świadectwem? Czy Jezus przede wszystkim tak robił? Czy on, jak on to robił w ogóle? Co Jezus mówił? Przecież kiedy Jezus przychodził do jakiejś miejscowości, to zawsze zaczynał od takich słów: opamiętajcie się, przybliżyło się do was Królestwo Boże, już są otwarte drzwi do tego Królestwa Bożego, po prostu się opamiętajcie. I teraz żadnego świadectwa, nic nie mówił, że ktoś tam został uzdrowiony i teraz no zobacz, uzdrowiłem trędowatego, chyba warto za mną iść, nie? Bo zobacz, jakie wspaniałą rzecz zrobiłem. Niczego takiego Jezus nie mówi. Nie widzimy, żeby w ogóle w jakiś sposób te nadnaturalne działania Jezusa były przez Niego wykorzystywane do głoszenia dobrej nowiny. A przecież taki był Jego plan, żeby głosić dobrą nowinę. A ta dobra nowina brzmiała niezwykle prosto. Królestwo Boże jest tuż, tuż. Otwarły się już drzwi do Niego. Możesz do Niego wejść. Tylko się upamiętaj. Można powiedzieć, no dobra, ale to jest takie suche, to jest takie no mało ciekawe, takie mało porywające, no co Królestwo Boże, ale co to jest to Królestwo Boże i czy ja w ogóle, dlaczego ja miałbym go potrzebować? Ja potrzebuję tu jakichś jakby większych konkretów, jakieś coś takiego, co by mnie tak pociągnęło. Tymczasem właśnie nie, właśnie Ewangelia jest niezwykle prosta. Królestwo Boże jest otwarte. Możesz do Niego wejść, tylko się upamiętaj. I okazuje się, że właśnie z tym jest największy problem. Właśnie z tym upamiętaniem. Dwa tygodnie temu w niedzielę na tym naszym nabożeństwie 18 mówiłem o tej przypowieści Jezusa o faryzeuszu i celniku, którzy weszli do świątyni. I tam jest pokazane właśnie, czym jest prawdziwe upamiętanie, a czym nie jest. I tam przypomnę tylko, że dwie osoby w tej przypowieści weszły do świątyni, a więc do miejsca spotkania z Bogiem. Więc motywacje obydwu były prawidłowe. Jest miejsce, gdzie można się spotkać z Bogiem. Obydwaj mieli takie pragnienie. Natomiast różnili się co do postawy serca. Tak? Jeden faryzeusz chciał się spotkać z Bogiem i cieszył się, że jest taki dobry, że niczego mu nie brakuje. Prawda? Cieszył się z tego, że nie jest jak ci katolicy, którzy nie znają prawdy, jak ci świadkowie Jehowy, którzy tam wierzą w jakiegoś dziwnego Boga. On się cieszył, że on poznał prawdę, że on jest we właściwej religii, we właściwej wierze. Nawet nie tak jak ten celnik, który tam jakiś zwykły poganin albo nie wiadomo kto. No i tak, i Pan Jezus powiedział, że ten człowiek nie został usprawiedliwiony, że on nie doznał przebaczenia grzechów, nie został przez Boga usprawiedliwiony, ponieważ on nie miał postawy upamiętania. U niego nie wystąpił owoc upamiętania. On był przekonany cały czas o swoich własnych zaletach. On może nawet był przekonany, że to Bóg pozwolił mu takie zalety właśnie w sobie wypracować. On może był przekonany, że to jest w ogóle działanie Boga w jego życiu, że on jest taki już na takim poziomie, że jest taki dobry. Więc z pozoru wydawałoby się, że ten człowiek faktycznie jest
sprawiedliwym człowiekiem, prawda? Natomiast Jezus powiedział, że nie, on nie spotkał się z usprawiedliwieniem, ponieważ brakowało mu pokory. Natomiast postawa tego drugiego człowieka, który w tej przypowieści Pan Jezus mówił, że to celnik, czyli ktoś pogardzany ogólnie, ktoś, kto według Żydów był takim sprzedajnym człowiekiem na usługach Rzymu, a więc ktoś, z kim mało kto chciałby w ogóle jakiś mieć kontakt, jakieś relacje. Ale ten człowiek, postawa tego człowieka spodobała się Bogu. Bo o tym człowieku Pan Jezus powiedział, że on odszedł usprawiedliwiony, a tamten nie. Co takiego spodobało się Bogu w tym człowieku? Świadomość własnej duchowej nędzy. Świadomość własnej duchowej nędzy. Świadomość, że ja nie mam kompletnie nic, czym mógłbym się pochwalić przed Bogiem. Że nie ma we mnie nic, ja nawet nie jestem pewien, czy ja w ogóle mogę nawet popatrzeć w Jego stronę. I w tej przypowieści Jezus mówi, że on nawet nie śmiał oczu podnieść. Tak bardzo było mu wstyd, tak bardzo był przybity swoim własnym stanem, stanem swojego serca, stanem swojego życia. On tylko był w stanie zawołać: Boże, ratuj mnie grzesznego. I o tym Pan Jezus powiedział, że on został uratowany, on został usprawiedliwiony. Więc prawdziwe opamiętanie wiąże się właśnie z taką postawą. Z postawą, w której ty nic nie oczekujesz od Boga. Ty nie masz żadnych pretensji wobec Boga, że uzdrów mnie, to się do ciebie nawrócę. Uwolni mnie, to się do ciebie nawrócę. Albo, nie wiem, załatw sprawę z moimi długami, to pójdę za tobą. Dopóki ktoś ma taką postawę, to nic się w jego życiu nie wydarzy, nawet jeżeli by został uzdrowiony czy uwolniony. Będzie się przez chwilę cieszył tym, a potem już zapomni o Bogu, który mu to uczynił. A więc Jezus oczekuje od człowieka, że do niego przyjdzie, że będzie miał z nim takie intymne spotkanie sam na sam, bez żadnych pośredników, bez żadnych innych ludzi. I na tym spotkaniu poznasz moc, jaką ma Jezus. I to spotkanie może zaowocować tym, że się naprawdę upamiętasz i naprawdę się do niego nawrócisz. Wielu ludzi jest na takim właśnie etapie tego faryzeusza, że powiedziano im Ewangelię, poprowadzono ich w modlitwie jakiejś, w modlitwie grzesznika, która rzekomo miała ich wprowadzić do Królestwa Bożego. Powiedziano im, że już tam są obywatelami tego Królestwa. I żyją sobie tacy ludzie właśnie w przeświadczeniu, że załatwiona sprawa jest, tak? Tymczasem zrobiono straszny błąd. Tak naprawdę oszukano tych ludzi, że jest sprawa załatwiona, podczas gdy nie jest. Miałem takie doświadczenie tutaj, mówiłem już chyba, dzieliłem się już tym, kiedy mieliśmy tu chrzest ostatnim razem i przyjechała taka para, która miała w planie się pobrać, ale jako para przyjechała. I ta dziewczyna była zdecydowana, ona tu przyjechała po to, żeby się ochrzcić. Ona spotkała się z Jezusem i chciała iść drogą pańską, a więc chciała się ochrzcić i była zdecydowana i faktycznie wierzyła w to, co robi. Natomiast jej przyjaciel, z którym tu przyjechała,
po prostu jej towarzyszył, tak? No, ponieważ mieli plany, żeby się pobrać, więc no, chciał być, towarzyszyć jej w tym ważnym dla niej wydarzeniu, ale sam nie był przekonany w żaden sposób do tego, że też to musi zrobić. No i oczywiście, tak jak to mamy w zwyczaju, tam rozmawialiśmy, modliliśmy się, najpierw z nią rozmawiam, potem również z nim. Przedstawiłem mu sytuację, w jakiej się znajduje, a więc, że no, jesteś na drodze do potępienia, do piekła i musisz się upamiętać. Musisz się upamiętać. Kiedy się upamiętasz, to kolejnym etapem jest chrzest wodny, chrzest w Duchu Świętym i będziesz człowiekiem zbawionym. Na razie nie jesteś. Na razie jesteś na drodze do piekła. Ale jeszcze dziś możesz z tej drogi zawrócić, jeszcze dziś możesz wejść na drogę pańską. No więc przedstawiłem mu sytuację, tak, w jakiej się znajduje i tyle, prawda? Nie, bez żadnych jakichś tam specjalnego zachęcania, po prostu chciałem, żeby wiedział, w jakim miejscu jest. No i kiedy tutaj już zaczęło się nabożeństwo i tak staliśmy blisko siebie, w pewnym momencie tak pomyślałem sobie, jak już tam mieliśmy chrzcić tych ludzi, pomyślałem sobie, że a może tak, wiecie, jakoś tak zachęcę, może jednak spróbuj, może jednak jakby skorzystasz z basenu. I w tym momencie bardzo wyraźnie usłyszałem, jak Bóg mówi, żebyś mi się nie ważył czegoś takiego zrobić. Nie wolno ci czegoś takiego zrobić. I to bardzo wyraźnie usłyszałem. Rzadko tak, wiecie, Bóg w sposób taki naprawdę dobitny, wyraźny przemawia, ale w tym momencie naprawdę wyraźnie to usłyszałem, żebyś mi się nie ważył czegoś takiego robić. No, oczywiście posłuchałem, nie zrobiłem tego. I dopiero potem, kiedy myślałem o tej sytuacji, uświadomiłem sobie, jaką straszną głupotę bym zrobił, gdybym go tak, wiecie, wobec wszystkich tak zachęcił, a on może pod wpływem stresu czy emocji, czy jakichś, wiecie, okoliczności, zgodził się i ochrzcilibyśmy go. I wtedy dwóch ludzi oszukanych by odjechało z tego miejsca. On odjechałby oszukany, sądząc, że się nawrócił i się ochrzcił i jest wszystko w porządku i teraz już nie jest na drodze do piekła. I ona by odjechała oszukana, że pobierze się z mężczyzną, który jest na dobrej drodze, na właściwej, i jest człowiekiem zbawionym. Dwóch oszukanych ludzi z powodu jednej mojej głupiej decyzji, gdybym ją podjął. Ponieważ ta jego decyzja nie wynikałaby z jego osobistego spotkania z Jezusem, tylko z okoliczności, w której ktoś na niego wpłynął. Dlatego nie wolno nam tego robić. Dlatego Pan Jezus nie upiększał w żaden sposób Ewangelii świadectwami, nie próbował ludzi w żaden sposób tak emocjonalnie przekonywać, że naprawdę warto do tego Królestwa Bożego wejść. To było suche stwierdzenie faktu. Słuchajcie, pamiętajcie się, nawróćcie się, Królestwo Boże jest już otwarte, każdy może do niego wejść, ale musicie się upamiętać. No niestety bardzo dużo ludzi w kościołach nigdy nie przeżyło takiego spotkania osobistego z Jezusem, a żyjąc przez jakiś czas pośród ludzi wierzących nabrali ich zwyczajów, a więc w jakimś sensie tam uporządkowali sobie swoje życie. No i żyją tak sobie w przekonaniu, że jest wszystko załatwione. Tymczasem Pan Jezus mówi bardzo bolesną prawdę, że przyjdzie taki dzień, w którym pewne drzwi zostaną zamknięte i będą i znajdą się tacy ludzie, którzy zderzą się o te zamknięte drzwi, którzy cały czas byli przekonani, że przecież są we właściwym miejscu, robią to, co trzeba. I dlaczego te drzwi są zamknięte? Dlaczego nie mogę tam wejść? I usłyszą takie bardzo przykre słowo. Pan Jezus im powie: nigdy was nie poznałem.
Nigdy nie mieliśmy ze sobą takiego intymnego spotkania sam na sam. Wszystko, co miałeś, to opowieści innych ludzi, to wiara innych ludzi, to przykłady innych ludzi. Wszystko, co miałeś, to po prostu inni ludzie, ale nie spotkałeś się ze mną, nie poznaliśmy się, nie pozwoliłeś mi wejść do swojego serca i zrewolucjonizować to serce i całkowicie je przekształcić. Po prostu byłeś zadowolony z siebie. I niestety zderzyłeś się z zamkniętymi drzwiami. Dlaczego Pan Jezus tak się o to dopomina w tym czasie, w którym teraz jesteśmy? Może lepiej by było mówić o czymś takim przyjemniejszym, wiecie, jak to dobrze jest z Jezusem, jak to fajnie, kiedy On ci pomaga, kiedy jest z tobą, kiedy możesz na Niego liczyć we wszystkim, kiedy po prostu rozwiązuje twoje najbardziej zawikłane problemy, to lepiej by było słuchać takich kazań, prawda? Sam się sobie dziwię, dlaczego ja takich nie... Tak, z natury jestem wesoły, a staję za tą kazalnicą, to nagle jakieś ponuractwo, prawda? No ale nie mogę być nieposłuszny temu, co chce Bóg po prostu. A najwyraźniej Bóg się dopomina w ostatnim czasie, bo być może jest to naprawdę już ostatni czas, żebyś dokładnie zastanowił się, w jakim miejscu jesteś i czy to wszystko, co do tej pory przeżyłeś, jest autentyczne, jest prawdziwe, czy jest tylko kopiowaniem czyjegoś sposobu życia, czyjejś wiary. To jest bardzo ważne, żeby jednak o tym pomyśleć, żeby się nie okazało właśnie, że kiedyś bardzo tego będziesz żałował. Mam nadzieję, że wszyscy, jak tu jesteśmy na tej sali i również ci, którzy oglądają, to są doskonale przekonani o tym, w jakim miejscu są. Wiecie, ja bardzo się cieszę z tego, że Bóg odkrył na nowo tą prawdę o drodze pańskiej, bo to wiele razy pomogło mi w takich rozmowach gdzieś na mieście, kiedy dane mi było z kimś rozmawiać. Bo bardzo często ludzie zapewniają mnie, że tak, są, wierzą w Jezusa, kochają Jezusa, uwielbiają Go. No więc ja wtedy pytam, okej, słuchaj, jest coś takiego jak droga pańska, jest droga zbawienia. Są trzy etapy na tej drodze, trzy elementy, po czym mówię im, jakie to są te etapy. No i w którym miejscu jesteś? No i wtedy najczęściej mina nieco żednie i albo już nie chcą w ogóle dłużej rozmawiać, albo tam zapewniają, że się zastanowią. No, ale wiecie, Bóg swoje sprawy tak skonstruował, że one są precyzyjne. Tu, jeżeli jest człowiek szczery wobec siebie i wobec Boga, to bardzo wyraźnie jest zaznaczona droga zbawienia i to, w jaki sposób człowiek może się z Bogiem pojednać. I to, że ludzie wokół tego potworzyli swoje własne pomysły i według tego ludzi prowadzą, jest oczywiście przykre i wielu ludzi zostało oszukanych w ten sposób. Natomiast jeżeli ktoś jest naprawdę szczery i naprawdę chce poznać Boga prawdziwego, takiego jakim On jest, i zagłębi się w Jego Słowie, to odnajdzie tą drogę zbawienia i zorientuje się, w jakim jest miejscu, w jakim jest położeniu i faktycznie się z Bogiem pojedna.
Tutaj według tych fragmentów, które przeczytałem na początku, w których Jezus zabrania rozpowiadać ludziom, tam jeszcze był fragment, w którym Jezus uzdrowił, wskrzesił Jairowi jego córeczkę i też nie chciał, żeby to się rozeszło. Ponieważ to były bardzo intymne spotkania z Jezusem dla tych ludzi. To było coś, co powinno pozostać niezwykle cenne, intymne doświadczenie i ono przede wszystkim miało zmienić życie tych ludzi. Pan Jezus w pewnym momencie powiedział: nie rzucajcie swoich pereł przed wieprze, bo podeptają je, a potem odwrócą się i was poszarpią. Tak? Takie intymne doświadczenie z Jezusem często jest tak cenną sprawą, że nie powinieneś o tym wszem i wobec rozpowiadać i chwalić się tym. Ponieważ powodujesz w słuchaczach, w ludzi, którzy słuchają cię, takie fałszywe przekonanie, że jak ja nie będę miał też takiego samego jak ty doświadczenia, no to ja w takim razie jestem, nie wiem, stracony albo już, nie wiem, Bóg nie chce ze mną mieć nic do czynienia. Więc jakby bądźmy ostrożni z tym rozpowiadaniem o naszych osobistych świadectwach. Nie mówię, że nikomu nie wolno o tym mówić, natomiast to są cenne rzeczy, to powinny być cenne rzeczy dla ciebie i powinieneś być ostrożny w tym, żeby tych swoich cennych rzeczy nie obnażyć wobec wszystkich, bo może Bóg chciał, żebyś po prostu je zachował dla siebie. Pamiętam, że w kościele, w którym byłem po swoim nawróceniu, był taki zwyczaj, że na nabożeństwach był taki czas świadectw, tak? Że oczekiwano, że ludzie tam będą wychodzić do przodu i mówić świadectwa. No więc założenie pewnie było słuszne, natomiast bardzo często, kiedy zapowiadano, że no to teraz jest czas świadectw, no i następowała taka konsternacja, no bo nikt nie ma nic do powiedzenia, nie ma żadnego świadectwa i jakby wrażenie było takie, że znaczy nikt nic nie przeżywa z Bogiem, jakby nic Bóg nie działa, nie? I czasami nawet prowadzący tak sugerował, nie? Że no wychodźcie z tymi świadectwami, bo co, Bóg nie działa. No więc ludzie wychodzili albo po to, żeby sobie po prostu coś tam powiedzieć do mikrofonu, albo wiecie, z takimi naprawdę jakby banalnymi rzeczami, które no jakoś niespecjalnie tam może Bogu chwałę przynosiły. Po 7 dniach Bóg uzdrowił mnie z kataru, nie? No to już, także jakby ja rozumiem, że jakby Kościół ma pewne takie mody, które przychodzą, że właśnie takie dzielenie się tymi świadectwami jest to z jednej strony dobre, bo może to budować wiarę, ale jest to też trochę niebezpieczne, bo pokazuje, że jakby niektórych ludzi może to jakby wpędzić w takie poczucie, że kurczę, no oni coś przeżywają, do nich Bóg mówi, a ja tak jakoś słabo, nie? No, więc jakby w tych przykładach, które tutaj przytoczyłem, jakby sam Jezus pokazuje, że to nie jest najważniejsze, że jakby Jezus nie chce, żeby ludzie skupiali się na tym, na tych nadnaturalnych doświadczeniach, które przeżywają, że to czasami wręcz przeszkadzało Jezusowi w realizacji jego planów. I to nie jest ta moc Ewangelii, która nam się wydaje,
że to powinna, że ta moc, właśnie te uzdrowienia, te uwolnienia, to jest ta moc, której wszyscy tak pragniemy oglądać. Największą mocą Ewangelii jest, kiedy człowiek się upamięta. Kiedy spotka się właśnie sam na sam z Jezusem i możesz tego nie widzieć. Nie musi to być na twoich oczach, nawet lepiej, żeby nie było to na twoich oczach. To jest moc Ewangelii, bo to jest moc, która na trwale zmieni czyjeś życie. A nie tylko na chwilę, kiedy jesteś zdrowy i cieszysz się zdrowiem. I przede wszystkim, kiedy zajmujemy się głoszeniem Ewangelii, to chciałbym, żebyśmy mieli na uwadze właśnie tą moc. Niech to będzie słowo, które faktycznie doprowadzi tego człowieka do upamiętania. A jeśli Bóg raczy go uzdrowić czy uwolnić, to też się będziemy cieszyć. Tak? Amen.